W Lidzbarku otwarto dzienny dom pobytu Senior Wigor. Będzie mogło się w nim spotykać 40 seniorów z terenu miasta i okolicznych wsi. Dla mnie dom seniora ma bardzo duże znaczenie, bo ja bardzo lubię właśnie robić te rzeczy, co robimy. Mogę siedzieć dzień i noc przy tym. No i raczej wszystkie kobiety się cieszą z tego. I jak ja siedziałam tutaj, miałam klucze, był czas, że miałam klucze, to prosiły mnie nawet, żeby zostawać po godzinach, żeśmy siedziały sobie, dubały, rozmawiały. I dobre jest takie spotkania, są dobre. Dlaczego? Dlatego, że my się spotykamy, każda wie coś nowego. Jedna od drugiej się dowie i już to robimy. I ja jeszcze dodatkowo należę do Domu Kultury. Tam też właśnie robimy, tylko że tam raz w tygodniu, aby na 2 godziny idę. No ale tam się co innego robi, tu się przenosi, stąd się przenosi tam. Także naprawdę ładne rzeczy wychodzą, no i te targi mi się bardzo podobają też, bo można sobie nawet zrobić i sprzedać też. No i sama radość, że człowiek może wyjść do ludzi. Seniorzy w nowej placówce będą mogli korzystać z zajęć zręcznościowych, sportowych, pobudzających intelekt, a także z porad psychologa, psychoterapeuty oraz wsparcia duchowego. Projekt Senior Wigor kosztował ponad 300 tysięcy złotych, ale burmistrz Maciej Sitarek podkreśla, że większość tej kwoty udało się pozyskać w ramach wsparcia rządowego. Udało nam się. Projekt pod nazwą Senior Wigor dobiegł końca, jeżeli myślimy o 2015 roku. Gościmy właśnie w świeżo oddanym do użytku domu seniora. Jak słyszymy w tle, nasi seniorzy, kilkadziesiąt osób z naszej gminy, kilkadziesiąt osób łącznie z terenu gminy, jak i miasta Lidzbark, bierze udział w wielkim otwarciu domu seniora. Przed momentem mieli okazję przejechać się zewnętrzną windą, którą dobudowaliśmy, która obsługuje 3 kondygnacje. Korzystają już z odremontowanych świeżo łazienek, pomieszczeń do odpoczynku, pomieszczeń do fizjoterapii. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że w końcu nasi mieszkańcy, którzy wiele lat, często połowę, czy nawet całe swoje życie przepracowali dla nas, dla młodego pokolenia właśnie w Lidzbarku, że teraz tym osobom Lidzbark ma okazję się odwdzięczyć, podziękować im, właśnie oferując im na jesień życia dobre warunki dziennego pobytu i miło, przyjemną atmosferę połączoną z wysiłkiem dla ciała i wysiłkiem dla umysłu w ramach Senior Wigor. Otwarcie dziennego domu pobytu w Lidzbarku seniorzy połączyli z wigilią i kolędowaniem z władzami miasta i księżmi. Zwieńczeniem była wspólna symboliczna przejażdżka nową windą, najdroższym elementem budynku. Lidzbarski dom seniora będzie czynny do godziny 18 przez 5 dni w tygodniu.